Cześć, wróciła długo wyczekiwana ekstra klasa. Trwają też Igrzyska Olimpijskie, więc na pewno będzie ciekawie. Zapraszam na kolejny odcinek Weszło Fuksem. 2,23 na Legię w meczu z Wisłą Płock. Na taki wysoki kurs złożyło się wiele czynników. Kiepska postawa legionistów oraz wymęczone zwycięstwo z Florą Tallin, a także wystawienie rezerwowego składu na mecz z Płoczczanami. Jeden z naszych graczy zaryzykował i postawił na ekipę Michniewicza okrągły 1000 zł. Ryzyko opłaciło się, a kupon wszedł dzięki przepięknej bramce strzelonej przez Muciego. Gratulujemy! Czas na drugi kupon. To mieszanka ekstraklasy piłki nożnej w wydaniu olimpijskim oraz koszykówki zarówno w tej klasycznej, jak i wersji 3x3. W meczu naszej rodzimej ligi typera nie zawiodła Pogoń Szczecin. Po myśli gracza skończyły się także spotkania Hiszpanii z Australią i Niemców z Arabią Saudyjską. Odkryciem igrzysk jest debiutująca dyscyplina, czyli koszykówka 3x3. Polska reprezentacja pokonała Komitet Olimpijski Rosji 21-16, dzięki czemu typer mógł cieszyć się z wygranego kuponu. A mówią, że mecze ekstraklasy należy omijać szerokim łukiem. Ten mit został obalony przez typera, który obstawił na jednym kuponie trzy wydarzenia pierwszej kolejki naszej ligi. Zwycięstwo Rakowa z Piastem po kursie 2,95, remis w meczu Śląska z Wartą, a także wygrana Portowców z Zabrzanami po kursie 2. W ostatnim spotkaniu do gry wszedł fuksiarzowy early payout, czyli promocja, w której bukmacher rozlicza zakład jako wygrany już wtedy, gdy dana drużyna wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. Warto korzystać z naszych promocji. A teraz obstawianie wydarzeń sportowych na żywo. Oglądając daną potyczkę, nieco łatwiej jest przewidzieć najbliższe zdarzenie czy też końcowy efekt spotkania. W omawianym kuponie największe wrażenie robi poprawne wytypowanie deblowego meczu badmintona. Kurs ustrzelony przez gracza wyniósł aż 4,40. Biorąc pod uwagę inne dwa zdarzenia na kuponie, kurs całkowity osiągnął poziom 13,96. Fuksiarz. Na koniec przeglądu przedstawiamy AKO z 7 wydarzeniami. Na kuponie królował tenis. Pewniaczki nie zawiodły gracza również w dwóch innych dyscyplinach – koszykówce i piłce ręcznej. Czy da się wygrać sensowną kwotę, obstawiając zdarzenia po kursach od 1,06 do 1,63? Owszem, przy stawce wynoszącej 500 zł gracz zainkasował tym sposobem 1890 zł. Gratulujemy! To był przegląd najciekawszych kuponów minionego tygodnia. A jeżeli Ty chcesz ograć fuksiarza, wbijaj na stronę fuksiarz.pl. Do zobaczenia!